W Lublinie mówiłam o tym, że był on takim ciekawym ośrodkiem kultury, ale także była tam, można do tego zaliczyć taką młodzież literacką. Między innymi był w tym czasie w Lublinie Jacek Bocheński, Anna Kamieńska i ja. I pisarze, którzy przyszli z pierwszą armią, a wśród nich był Putrament i Ważyk, od razu zakrzątnęli się, żeby stworzyć no, taki powojenny związek literatów. I nas od razu, byliśmy taką łatwą żertwą, a zresztą byliśmy ciekawi tego wszystkiego, co się dzieje. To jest takie bardzo skomplikowane. Z jednej strony się tego nienawidzi, a z drugiej coś się dzieje. Nareszcie coś się dzieje i może coś z tego wyniknie dobrego. No, złudzeń było wiele było w naszej historii. Otóż oni właśnie nas zaprosili do uczestniczenia w Związku Literatów jako kandydaci. To było przez wiele lat, był taki system w Związku Literatów, że najpierw byli przyjmowani kandydaci, były koła młodych, tak to życie takich młodych pisarzy było bardzo urozmaicone wtedy. Więc wtedy właściwie rozpoczęła się jak gdyby moja taka pierwsza działalność literacka publiczna, taka w sensie takim, jak to jest powszechnie przyjęte. Mianowicie to były pierwsze moje wiersze, które drukowałam w Odrze. Przepraszam, nie w Odrze, Odry jeszcze nie było.